Wydawnictwo AA we współpracy z klubem Prodox przedstawia podcast na podstawie książki autorstwa Erdi Rockals Maryja ocala świat. Sekrety objawień Matki Bożej w Giaje di Bonate. Czyta Bartłomiej Horąży Pierwszy znak. Sześć zjawisk solarnych. Podczas objawień w Giaje, również na prośbę wielu obecnych, Adelaida poprosiła Matkę Bożą o znak, aby ludzie mogli uwierzyć. Przyjdzie również i to w swoim czasie, odpowiedziała Maryja i jeszcze potwierdziła: przyjdą również i one. Potem dodała: wielu się nawróci. Przepowiednia spełniła się w pełni i to nie jeden raz. W bonatę odnotowano ponad 300 cudownych uzdrowień, sześć nadzwyczajnych zjawisk solarnych, które były widziane przez ponad 350 tysięcy osób, aż w odległości 100 kilometrów. Pięć proroctw, które spełniły się co do Joty. Czego jeszcze nam potrzeba, żeby wierzyć? Matka Boża na wszelkie sposoby stara się otworzyć nasze serca, wiedząc, że wielu nie przyjęło jeszcze Jezusa Chrystusa. Już od dwudziestu wieków próbuje wszystkich środków na całym świecie. Jak mówi Stary Testament, jesteśmy niewątpliwie ludem o twardym karku. Fenomeny słońca stanowił jeden z najbardziej zdumiewających rodzajów znaków. Taniec Słońca, któremu towarzyszyły inne nadprzyrodzone zjawiska, w Giaje miał miejsce wiele razy. Najsłynniejszy cud Słońca tego typu miał miejsce w Fatimie, 13 października 1917 roku. Wobec około 70 tysięcy osób Słońce wirowało w niewiarygodny sposób. Już w Lourdes zdarzyło się coś podobnego. Tego typu zjawiska zarejestrowano również w San Damiano Piacentino w okresie od lat 60. do lat 80. podczas objawień Matki Bożej Różanej. Obecnie zjawiska takie często mają miejsce w meciugorie. W Giaiaia di Bonate te zjawiska słoneczne zostały zaobserwowane aż 6 razy, nawet z odległości dziesiątków kilometrów, wobec 350 tysięcy osób. Cud został nawet sfilmowany. To niezaprzeczalny dowód tego zjawiska. Oprócz tańca słońca, widać było, jak zmieniono kolor. Poczynając od niebieskiego, przechodząc w żywy czerwony, żółty, zielony. Jednocześnie na obecnych spadał cudowny, kolorowy pył o wszystkich odcieniach. Drobiny światła niebieskiego, czerwonego, zielonego, żółtego. Spadały z nieba w każdym kierunku. Oprócz samej nadzwyczajności tych wydarzeń, jakie znaczenie moglibyśmy im przypisać? Po pierwsze, chodzi o znaki przekazane przez Matkę Bożą, aby zaświadczyć, że to prawdziwie ona tam jest. Widząca niczego nie zmyśla. Objawienia maryjne to po prostu prawda. A jeśli Mama Niebieska zstępuje z nieba na Ziemię. Zawsze dzieje się to po to, aby dać nam niezwykle ważne nauki i prawdziwie prowadzić nas w stronę duchowego przebudzenia. Powinniśmy traktować niczym skarb, wszystkie przesłania, które otrzymaliśmy w Giaje, a także w innych miejscach całego świata. To, co jest nam ofiarowane, to dar o nieocenionej wartości, którego nie należy marnować ani lekceważyć. Matka Boża chce nam pokazać, że zawsze stoi u boku ludzkości i że z miłością czuwa nad każdym z nas, chroniąc nas pod swoim płaszczem i troszcząc się o nasz rozwój duchowy. Po drugie, ważne jest, żeby interpretować fenomeny słoneczne w sposób alegoryczny. Bohaterem tych zjawisk jest przede wszystkim słońce, które w niewiarygodny sposób zaczyna poruszać się po niebie i wirować. Stale zmienia też kolor i w swoich nieprzewidywalnych poruszeniach, czasem wydaje się, że w niezwykły sposób zbliża się do Ziemi, jakby chciało dotrzeć do obecnych. W sposób symboliczny, słońce reprezentuje Chrystusa, tak jak księżyc wyobraża najświętszą Marię Pannę. Fakt, że krąg słoneczny porusza się po niebie we wszystkich kierunkach. Podczas gdy jesteśmy przyzwyczajeni do obserwowania Słońca w ruchu stałym i regularnym, chce nam przekazać takie oto przesłanie: Chrystus jest żywy. Chrystus jest wśród nas. Nie zniknął dwa tysiące lat temu, ani też nie zamknął się za bramami raju. Jest tutaj wśród nas, aktywny i pełen życia, gotowy prowadzić ludzkość w stronę wiecznych radości. Jego obecność jest silna, namacalna i może przyjmować różne formy, symbolizowane przez różne kolory, jakie przybiera słońce. Możemy go widzieć w dziecku, w ubogim, w chorym, w naszej matce albo w naszym ojcu, w bliźnim znanym albo nieznanym. Wszystko jest przesycone duchem Pana i Stwórcy. Więź pomiędzy Słońcem a Mesjaszem zostaje jeszcze dodatkowo umocniona przez wszystkie te świadectwa z roku 1944, zgodnie z którymi Słońce stawało się białe niczym wielka hostia, która, jak wiemy, jest ciałem Chrystusa. Wirowanie Słońca we wszystkich kierunkach odwołuje się do cykliczności kosmosu i do geometrycznej doskonałości kręgu, tej doskonałości, którą przypisuje się Bogu. Wreszcie, wszystkie te drobiny cudownych kolorów, które spadają na obecnych, są metaforą deszczu łask, jakie Jezus chce zesłać na nas za pośrednictwem swej najukochańszej matki. Nie jest kwestią przypadku, że w ikonografii najświętsze serce Jezusa jest ukazywane z kolorowymi promieniami, które biją z piersi Jezusa w stronę ludzkości. Obłoki niebieskie są ciężkie od tego obfitego deszczu łask, którymi Matka Boża chce nas napełnić. I znów, to od nas zależy, aby w nią uwierzyć i pozwolić jej nam je zesłać. Powinniśmy otworzyć nasze serce, jeśli chcemy, by wylała na nas całe to Boże miłosierdzie. Drugi znak: Setki cudownych uzdrowień. W Giaje zostało cudownie uzdrowionych ponad 300 chorych by wspomnieć tylko przypadki zarejestrowane. Dodatkowo jest bardzo wiele przypadków, które nie zostały odnotowane oraz całe miliardy uzdrowień duchowych oraz nawróceń. Wśród tych uzdrowionych znajdujemy ludzi kiedyś chorych na epilepsję, paraliż, astmę, ślepotę, cierpiących na krzywice, nowotwory, zapalenie kręgów, rwę kulszową, serce, Pełna lista byłaby bardzo długa. Objawienia maryjne często mają za swój cel, główny bądź dodatkowy, uzdrawianie ludzi. Przy sanktuariach wytryskują również cudowne źródła, które przynoszą liczne cuda. Matka Boża, jako matka pełna miłości, bardzo troszczy się o zdrowie swoich dzieci. Chętnie przynosi im uzdrowienie, kiedy wykazują, że mają wiarę. Ale to, co jest dla niej najistotniejsze, to uzdrowienie duszy. Chcę widzieć, jak stajemy się ludźmi dobrymi, duchowymi, rozmiłowanymi w Chrystusie, pomocnymi wobec bliźniego i oddanymi dziełu niesienia światu światła. Chcę, byśmy się nawracali i byśmy każdego dnia odnawiali naszą wiarę. We wszystkich miejscach, gdzie ukazała się Najświętsza Panna, dokonała licznych uzdrowień. Cudowne były jej słowa, kiedy ukazała się w Bane wobec małej Mariet. Przychodzę ulżyć cierpieniu. To źródło jest dla wszystkich narodów, dla chorych. Również w Lourdes sprawiła, że wytrysnęło święte źródło. W San Damiano Piacentino, w kwestii studni, którą kazała wykopać, objawiła: To jest najświętsza woda na świecie. Przyjdźcie i bierzcie wiele wody, moje dzieci. To ta woda was ocali. Da wam zdrowie duszy i ciała i jeszcze bardziej umocni was w wierze, byście walczyli i zwyciężyli. Jak możemy wyczytać ze słów Najświętszej Maryi Panny, uzdrowienie ciała powinno podążać równym krokiem za uzdrowieniem duszy. Nie są udzielane łaski, jeśli prosi się o nie jedynie w materialnym celu uzyskania zdrowia fizycznego, nie chcąc jednocześnie pracować duchowo. Zdrowie ciała jest niczym w porównaniu ze zdrowiem duszy, chociaż nas często bardziej interesuje to pierwsze niż to drugie. Ale czemu służy uzdrowienie fizyczne, a nawet przeżycie długiego jeszcze życia? Jeśli nie jest ono oddane dobru i może doprowadzić do piekła, starajmy się przede wszystkim uzdrowić naszego ducha, ożywiać wiarę, być ludźmi duchowymi, dobrymi i pełnymi światła, kochać Boga i bliźniego ponad wszystko inne, naszymi uczenkami przyczyniać się do poprawy świata. Wtedy i tylko wtedy będzie można myśleć o tym, aby prosić o łaskę fizyczną, i jeśli ją otrzymamy, powinniśmy okazać nieskończoną wdzięczność Panu i zmienić nasze życie, od razu podejmując drogę miłości i świętości. Zbyt wielu obdarzonych łaskami okazuje się potem niewdzięcznymi i, otrzymawszy uzdrowienie, o które prosili, powracają do tego, by grzeszyć tak samo jak wcześniej. W takich przypadkach łaska nie trwa długo. Jak została udzielona, tak zostaje zabrana. Matka Boża kocha nas głęboko i chce, byśmy byli dobrzy, pełni miłości, radości i przepełnieni wiarą. Ofiarujmy jej to, a ona ofiaruje nam swoją pomoc we wszystkich okolicznościach. W powiedziała: Chcę troszczyć się o wszystkich w tym miejscu, o cokolwiek zostanę poproszona. Wstawię się zatem u mojego syna. Nasza ukochana Mama Niebieska nie może się doczekać, aby wybiec nam naprzeciw z otwartymi ramionami i by dać nam wszystkie łaski, o jakie ją prosimy. Starajmy się na nie zasłużyć. Pracujmy nad naszym duchem i pokażmy jej jeszcze dzisiaj, jak bardzo jesteśmy jej godni i że jesteśmy jej drogimi dziećmi, które tak bardzo kocha. Trzeci znak. Spełnione proroctwa na temat wojny i papieża W Giaia di Bonate Matka Boża przepowiedziała liczne wydarzenia, które w pełni się ziściły. Przekazała proroctwa na temat wojny, papieża, znaków na niebie, nawróceń, życia Adelaidy i przyszłości innego dziecka. Wszystko spełniło się w sposób doskonały. Przepowiednia dotycząca wojny została sformułowana na prośbę tłumów, Ponieważ w czasach objawień w Giaje II wojna światowa trwała w najlepsze. Oto, co przepowiedziała Matka Boża. Jeśli ludzie odprawią pokutę, wojna skończy się za dwa miesiące. W przeciwnym razie potrwa trochę mniej niż dwa lata. Widząca następnie sprecyzowała. Za dwa miesiące w czwartek, jeśli ludzie będą się modlić i odprawią pokutę. W dziesiątym objawieniu. Maryja dodała także: Pokój wkrótce nastanie, ale moje serce pragnie tego pokoju światowego, gdy wszyscy będą kochać się jak bracia. Zostały przewidziane dwie alternatywy: zakończenie konfliktu w krótkim czasie, pod warunkiem, że ludzie będą pokutować i modlić się, albo zakończenie w czasie trochę krótszym niż dwa lata. Nastąpiło to drugie. Najwyraźniej ludzie tamtych czasów nie oddali się pokucie i modlitwie w wystarczający sposób. Jest to dodatkowe potwierdzenie dla tego, co już szeroko objaśniliśmy. Nasz los, czy to w przypadku wielkich spraw, takich jak wojna, czy też w małych sprawach życia codziennego, zależy od nas. Jeśli prawdziwie staramy się działać na drodze dobra przez modlitwę, Pokutę, dobre uczynki i wiarę, dobro nadchodzi prędzej. W przeciwnym razie, jeśli pozostajemy bierni i czekamy, żeby niebo wykonało za nas całą pracę, bierzemy na siebie oczywiste tego konsekwencje. W odniesieniu do tego proroctwa, zwróćmy ponadto uwagę, że dokładnie po upływie dwóch miesięcy, czyli w czwartek 20 lipca, miał miejsce zamach na Hitlera, co zapoczątkowało upadek Niemiec. Królowa rodziny przekazała inne proroctwo, które było jeszcze bardziej niezwykłe. Dotyczyło ówczesnego papieża, Piusa XII i również ono okazało się nadzwyczaj dokładne. Módl się również za ojca świętego, aby przetrwał trudne chwile. Tak wielu źle go traktuje i wielu nastaje na jego życie. Ja go obronię i on nie opuści Watykanu. W tamtych czasach. To proroctwo nie zostało zrozumiane, ponieważ ludzie nie znali szczegółów tego, co planowano w Niemczech. Dopiero w roku 1972 Karl Friedrich Otto Wolff, generał SS, przedstawił tę niezwykłą rewelację. Stwierdził, że otrzymał osobisty rozkaz od Hitlera, aby porwać papieża Paczelego Piusa XII. Na realizację tego planu kładziony był nacisk w roku 1944, i Hitler przekazał generałowi ultimatum, aby go zrealizował w maju tego samego roku. Wolf postanowił poprosić o audiencję u papieża. Tajne spotkanie z Piusem XII odbyło się wieczorem 10 maja 1944 roku. Wojskowy przekazał papieżowi, że nie miał zamiaru wykonywać tego rozkazu. Jednak prosił go, aby był bardzo ostrożny, ponieważ sytuacja jest skrajnie niebezpieczna. Na dowód prawdziwości swoich słów przyjął prośbę papieża, aby uwolnić dwóch skazanych na śmierć. I rzeczywiście to zrobił w dniu 3 czerwca. Generał złożył również pisemne oświadczenie, gdzie jeszcze raz wszystko to potwierdził. Zostało ono przekazane do Watykanu i włączone do dokumentów procesu beatyfikacyjnego papieża Piusa XII. Informacja o tym, co się zdarzyło, została opublikowana w dzienniku Avenire dopiero 15 stycznia 2005 roku. Zatem dopiero po 60 latach można było wyraźnie pojąć znaczenie proroctwa królowej rodziny. Wskutek tego proroctwo Matki Bożej okazało się niezwykle dokładne i niewiarygodnie precyzyjne, tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że nikt w roku 1944 nie wiedział o planie porwania Ojca Świętego, którego realizację nakazał Hitler.